Wzajemnie inspirowały się zawodowo i życiowo, wykonywały zabiegi pielęgnacyjne i spędzały ze sobą czas. To kobiety robiły dla kobiet, bo panowie standardowo najczęściej oblegali kwiaciarnie. Dzień Kobiet w stolicy regionu upłynął pod znakiem kobiecych wydarzeń, warsztatów i spotkań. Relacja Natalii Janus-Hempel. Współczesne kobiety mają często wątpliwości pomiędzy tym, jakie są, jakie chcą być, a jakie być powinny. I jak się w tym nie zatracić? Kiedy pracuję z kobietami i pytam z ich, jakie są ich osobiste potrzeby, to mają kłopot z odpowiedzią na to pytanie. Dlatego, że żyją najczęściej potrzebami innych osób. A zatem to, co radziłabym kobietom, to skoncentrować się na sobie, na tym, co jest dla nich ważne. Zadbać również o swoje hobby, o swoje rzeczy, które są poza pracą i poza rodziną. O to, żeby zadbać po prostu o siebie. I to nie tylko w Dzień Kobiet, ale na co dzień. Choć to właśnie dziś o kobiecych potrzebach paniom przypominano szczególnie. Mieszkanki Opola świętowanie rozpoczęły od śniadania obywatelskiego z założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej i europarlamentarzystką Janiną Ochojską. Czy trzeba przedstawiać Janinę Ochojską? Później mogły zobaczyć się w statystycznym zwierciadle, bo pod takim tytułem Opolski Urząd Statystyczny przygotował prezentację, z której mogły dowiedzieć się m.in., że w Polsce kobiety stanowią 52% ludności. Żyją też dłużej i to właśnie panie przeważają liczebnie, zwłaszcza w grupie wiekowej 60 lat i więcej. Więcej jest też przedstawicielek płci pięknej na Opolszczyźnie, bo na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Z danych z 2022 roku wynika, że najwięcej kobiet było w grupie 35-39 lat i to również w tej grupie było najwięcej rozwódek. Najwięcej małżeństw zawierały kobiety w grupie 25-29 lat. Blisko 1/4 Opolanek ma wykształcenie wyższe. Najwięcej zatrudnionych pracuje w sektorze usług, najmniej w rolniczym. Z kolei kobiety z biznesem spotkały się, aby zaczerpnąć z wiedzy i praktyki na temat prowadzenia firmy. Panie podzieliły się dobrymi praktykami, podzieliły się dobrymi biznesami, żeby każda z nas, która miała jakiś pomysł, stwierdziła, że ten pomysł jest dobry, żeby go realizować, żeby zarabiać te ciężkie pieniądze, nie być uzależniona od innych biznesów, od mężczyzn przede wszystkim. A skoro mowa o biznesie, to kwiaciarnie, co znamienne, prowadzone często przez kobiety. Przechodziły dziś prawdziwe oblężenie. Schodziły bukiety małe i duże, ale nie tylko. Robimy flower boxy i przyczepiamy do nich właśnie takie piękne baloniki, które fruwają. To jest bardzo fajne. Oczywiście standardowo tulipany, bo tulipany i goździki bardzo kojarzą się z 8 marca. Niektórzy robią sobie przysłowiowe jaja i kupują takiego goździka plus rajtuzy, żeby przypomnieć sobie te czasy PRL-u. Wyjątkowo rozpieszczone mogły się poczuć pacjentki Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, bo o ich dobre samopoczucie pomogły zadbać studentki kosmetologii i fizjoterapii. Zarówno zabiegi pielęgnacyjne dłoni, które są przemęczone po wenflonach i różnego rodzaju pobycie w szpitalu. Może to być zabieg nawilżający, może to być zabieg odżywczy. Zabieg pielęgnacyjny na twarz z elementami masażu. Nie mogło zabraknąć także tych najcenniejszych wskazówek, czyli jak zadbać o swoje zdrowie. Było spotkanie z grafiterką, która podpowiadała, jak poprawnie dobrać biustonosz, z lekarzami i badania, płynna cytologia i USG piersi. Jeżeli będziemy się badać, to jesteśmy w stanie wychwycić te nowotwory na wczesnym etapie rozwoju i jeszcze taką pacjentkę wyleczyć. Jeżeli nie będziemy się badać, to te pacjentki, niektóre trafiają do nas w bardzo zaawansowanym stanie i wtedy już niestety medycyna jest bezsilna. Szpital zaprasza wszystkie panie też jutro na bezpłatne, otwarte spotkanie z lekarzami, psychologiem czy stylistką mody w godzinach od 9 do 13. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.